Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego wideo podcastu Męsko-osobowy. Będziemy się spotykać w takim rytmie cotygodniowym, przypominam. Dla mężczyzn oczywiście to jest podcast, więc my tutaj głównie skupiamy się na mężczyznach. Takie wsparcie, czy jak to nazwać, idzie w stronę panów. Ja się nazywam Tomek Kwaśniewski, jestem reporterem dużego formatu, ale najważniejsze jest to, że jestem w takich różnych relacjach, czyli wiem, jak to jest być mężem, jak być bratem, ojcem i tak dalej. Ważne jest też to, że poza tym, że można nas oglądać na wyborcza.pl, można też nas słuchać na różnych platformach takich podcastowych, w szczególności na Spotify i w aplikacji Tok FM i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Różne są inne, trudniejsze nazwy, których specjalnie nie wymieniam. Mam tu zresztą kartki i będzie tak, że będę się nimi supportował, bo nie jestem jakimś strasznym zawodowcem, żeby udawać, że wszystko mam w głowie, bo nie mam. I dzisiaj Państwa gościem, bo jesteśmy właśnie, jak powiedziałem, drugi odcinek, jest Chris Krysiak. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Będziemy rozmawiać o męskich kręgach, tak generalnie, ale trochę Cię tutaj przepytam wcześniej o różne rzeczy, żebym ja wiedział i też właśnie nasi tutaj słuchacze i oglądacze. Kim ja jestem? Właśnie, kim Ty jesteś? Ile Ty masz lat w ogóle? Jestem rocznikiem 70, więc lat już mam 54. 54. No i właśnie też to była taka moja ciekawość, więc muszę to zapytać, bo pewnie nie tylko ja. Chris, to jest twoje prawdziwe imię, czy jak to jest? Wiesz co, nie, prawdziwe nie, natomiast ułatwiło mi dosyć życie w momencie, kiedy no, wiele lat temu, jakieś 25 czy nawet więcej lat temu, zacząłem pracować w wytwórni fonograficznej. No właśnie, takie show biznesowe jest to imię, no właśnie. Tak, i tam zaczęliśmy się, bo to były początki w ogóle internetu, początki mailingów i tak dalej, więc jakby, żeby sobie uprościć życie też z obcokrajowcami, z którymi mieliśmy kontakt, no to trzeba było jakoś tak sobie zrobić, żeby te imiona i nazwiska były jakoś tam w miarę zapisane. Czy ty jesteś Krzysztof po prostu? Normalnie, z urodzenia jestem Krzysztof, po chrzcie i tak dalej. A Chris już weszło tak teraz? Tak, jestem Chrisem. Nie no, w papierach nie, natomiast Chrisem jestem dla znajomych, czy tam powiedzmy dla ludzi, z którymi współpracuję od lat, tak, od ćwierć wieku co najmniej. I powiedzieliśmy, że będzie o męskich kręgach i ty coś takiego organizujesz. Zgadza się. Ale zanim do tego dojdziemy, to trzeba powiedzieć tak, że grałeś właśnie na bębnach. Grałem. W zespołach różnych, ale bębnach takich, czy? Nie, na perkusji. Na perkusji, bo na tej twojej stronie jest bębnach, więc pomyślałem sobie, że może jakoś na to widzisz, klepałeś. To, dzięki za to, to wiesz, uściśle sobie tam w takim razie całą stronę. A może to jest to samo. A zespół jakiś znany taki? Wiesz co, nie, to był lokalny zespół w mojej rodzinnej miejscowości w Zgierzu. Pozdrawiam Zgierz przy okazji. Leciała mucha, nie z Łodzi do Zgierza, tak jest, tak jest. I no to był przełom lat 80. i 90., więc dosyć dawno i ci, co pamiętają, to pewnie pamiętają. Mieliśmy taki zespół właśnie lokalny, graliśmy trochę koncertów właśnie w Łodzi, gdzieś tam w okolicach, ale w Warszawie też nam się zdarzyło parę razy zagrać. Natomiast to żeby już mieć tą sławę za sobą, to trzeba powiedzieć, że byłeś też mężem Agnieszki Chylińskiej i już mamy to z głowy, tak? Tak, miejmy to już jakby za sobą, tak, zgadza się, to jest fakt. Tak pomyślałem, że zastanawiałem się, czy to mówić, czy nie mówić, ale później pomyślałem, kurczę, ktoś powie, no to siedział tutaj i nie powiedział. No więc tak wyskoczyło od razu, muszę ci powiedzieć. Jak nie pytają, to jakby się nie wyrywam. Dobrze. I później pracowałeś za barem też, czyli byłeś barmanem, tak wyczytałem. Byłeś menadżerem wytwórni muzycznej i w restauracji, czyli biznes, rozumiem. Zgadza się. I jeszcze produkowałeś różne koncerty, jeździłeś w trasy z różnymi muzykami, czyli rozumiem, rock and roll był. Był. Taki mocny? No, był mocny momentami, tak. Taki, ale nie, w szpitalu nie lądowałeś, co? Nie, z jakby zachowaniem umiaru, jakby bezpieczeństwa dla samego siebie i też oczywiście otoczenia, natomiast jakby no... Wszystko, rozumiem. Nie wiem, czy wszystko, ale jak na w tamte czasy to było sporo. Rozumiem. Tak. No, a to były trochę czasy mocniejsze, trzeba powiedzieć. Oj, tak. No właśnie, wtedy rock and roll był taki prawdziwszy trochę. Dobra, i teraz, a teraz, jak przeczytałem, to ty się zajmujesz tak medytacją, psychoterapią, warsztaty rozwojowe prowadzisz dla mężczyzn, jogę. Przeczytałem też, że masz coś wspólnego z misami. Ukończyłeś kurs terapeutycznego oddziaływania wibracjami mis tybetańskich. To w 2018 roku się zgadza stało. Zgadza się. To leczysz za pomocą pocierania. Wiesz co? Oczywiście to jest temat rzeka i można by o tym gadać pewnie ze 3 godziny albo, albo krótko, albo długo. To krótko powiem, że jest to technika i wiedza, która ma korzenie, nie wiem, kilka tysięcy lat temu i to jest po prostu nic innego jak fizyka. Po prostu wpływ wibracji i dźwięków na nasz umysł, na nasze ciało i dzięki temu można doprowadzić, powiedzmy, do rozluźnienia emocji, doprowadzenia nawet... Ale to nie jest tak, że anginę się tym leczy, prawda? Raczej nie. To bardziej się zasadza na przykład na sprawach związanych z, właśnie z psychiką, z jakby
z uspokojeniem trochę pacjenta. Wiesz co, czy z seksem? W pewnym kontekście pewnie też. Czyli uniwersalne w pewnym sensie. Jak człowiek nie jest spokojny, to z seksem mogą też być pewnie jakieś kłopoty. Organizujesz też wyprawy w góry, wyczytałem. W 2021 roku w styczniu właśnie zwołałeś pierwszy krąg męski w Warszawie. No i poza tym jesteś masażystą. Tak to bardzo sobie ogólniłem, gdyż tam chodzi o to, że pracujesz z ciałem i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie robisz masaże. Tak. A tak z ciekawości właśnie, a co też jest ważne w kontekście tej męskości, o której rozmawiamy, to trudno jest mężczyźnie dotykać drugiego mężczyzny? Z mojego punktu widzenia wygląda to w ten sposób, że kiedy jakby wyłączysz w sobie wszystkie jakby bezpieczniki, kontrole, jak gdyby, które cię na co dzień hamują, bo na przykład nie chcesz w ogóle dotknąć drugiego człowieka, to nagle się okazuje, że dotyk jakby jest najcudowniejszym w ogóle narzędziem, jaki każdy człowiek posiada, tak? Bo poprzez dotyk możemy zdziałać czasami cuda, dotykając drugiej istoty, nieważne czy mężczyzny, czy kobiety, czy dziecko, czy dorosłego, czy osobę starszą. Chodzi o to, że energię, którą możemy tej osobie ofiarować, albo nie wiem, jeśli ktoś uważa, że możemy sobie przepuszczać jakąś energię uniwersalną przez siebie i poprzez to jakby dotykać człowieka i ofiarować mu coś, no to ten moment, kiedy się spotykamy w taki sposób, jest po prostu genialny. Ale to było dla ciebie trudne, czy nie? Dotykać. Wiesz co, jak zacząłem zajmować się masażem, to już miałem to jakby za sobą. Jasne, a wcześniej? A wcześniej tak, to w pewnym momencie na pewno był dla mnie jakiś problem, natomiast ciężko mi jest teraz sobie przywołać jakiś moment taki konkretny, kiedy to się wydarzyło. Ale rodzice cię tak... Z rodzicami to bywało różnie. Oczywiście, jak to w większości przypadków, kontakt mnie jako młodego człowieka, młodego mężczyzny był bliższy z mamą, bo po prostu mama była bliżej, opiekowała się i tak dalej. A ojciec oczywiście był z boku, w jakimś tam mniejszym lub większym oddaleniu. Ale tata też się przytulał, czy nie? Zdarzało się, natomiast na pewno miałem zawsze takie poczucie, że zdecydowanie za mało. A nie miałeś takiego, że jakoś jest przytulał, tężejesz? Nie. Raczej nie, raczej z tego, co sobie przypominam, to miałem raczej tęsknotę właśnie za tym, żeby on mnie w ogóle przytulił. Jak już przytulił, to się czułem fajnie, natomiast jak nie przytulał, no to jakby... Jak jej słyszałem taką bardzo ciekawą opowieść kobiet, że właśnie jest taki moment w życiu dziewczynki, kiedy tata jakby zsadza ją z kolan. Wcześniej jest w takim kontakcie bliskim i nagle coś takiego się dzieje, znaczy wiadomo, co się dzieje, chodzi o to, że dziewczyna coraz bardziej wygląda jak dziewczyna. I mężczyźni często tak, wiesz, podświadomie, czy tak właśnie nieintencjonalnie odsuwają to dziecko od siebie, co one odbierają jako odsunięcie, a to rozumiem jest jakiś rodzaj takiego, no takiego, ja wiem, koła ratunkowego, czy takiego kokonu, który ma oddzielić tego ojca od tego dzieciaka. No i tak się rzeczywiście dzieje, a kobiety to wspominają jako odrzucenie niektóre. No dobrze, i teraz te męskie kręgi, jakbyś mógł powiedzieć, co to w ogóle jest, męski krąg, bo to tak brzmi, wiesz, trochę indiańsko, trochę jakoś tak ezoterycznie. Co to takiego jest? Na czym to polega? Okej, okay. Ile mam czasu na odpowiedź? Ile chcesz, bo to tym się zajmujemy tutaj. Dobra. To, co wspomniałeś, czyli ta indiańskość, takie zahaczenie o pierwotne jakieś zwyczaje i tak dalej, jest tutaj jak najbardziej dobrym porównaniem, dlatego że no, czerpiemy jakby ten wzorzec właśnie z tego, że kiedyś w plemionach ludzie żyjący w danym, nie wiem, obszarze, czy w danym szczepie, czy tam jakiejś nacji, po prostu spotykali się w kręgu po to, żeby przeżywać swoje wszystkie jakieś, nie wiem, wydarzenia, żeby dyskutować o swoich sprawach bieżących, rozstrzygać spory i tak dalej. Działo się to właśnie w kręgu, tak? Ale chodziło konkretnie o krąg, tak? Żeby oni tak siedzieli. Tak, bo wszyscy są równi w kręgu. Aha. Nie ma kogoś, kto jest, wiesz, nie wiem, siedzi na końcu stołu i, wiesz, dyryguje wszystkim, tylko po prostu wszyscy siedzą w kręgu i każdy ma jednakowe prawa. Oczywiście no, jest zazwyczaj ktoś, kto jest, nie wiem, przewodniczącym, czy tam wódz. I jakby, jak to się mówi współcześnie, moderuje coś takiego. Między innymi ja spełniam taką funkcję, natomiast jakby nie stawiam się jakby powyżej pozostałych uczestników. Jestem takim samym uczestnikiem jak każdy inny. Czyli chodzi o to, żeby przyszli mężczyźni i rzeczywiście w pewnym momencie usiedli w tym kręgu. Po prostu jest jakieś ognisko albo coś takiego? Wiesz co, znaczy, jeśli jest to możliwe, to oczywiście jest ognisko na zewnątrz, natomiast jeśli spotykamy w przestrzeni zamkniętej gdzieś w pomieszczeniu, to po prostu symbolicznie zapalamy sobie świecę, która jest tym naszym ogniem, do którego kierujemy wszystkie... Właśnie, bo ty to robisz w Warszawie, prawda? Te tak, kręgi. Tak, czyli rozumiem, spotykacie się w jakimś pomieszczeniu, a nie w jakimś parku, czy... Tak, spotykamy się w pomieszczeniu, w zależności od tego, ilu nas jest, no to albo jest pomieszczenie większe, albo mniejsze, natomiast z reguły jest to skala od, ja wiem, 6-7 osób do kilkanaście osób, powiedzmy. Ale ty dajesz takie informacje gdzieś... Tak.
że tam zwołuje męski krąg. Znaczy, no, to już tak jak wspomniałeś, od 21 roku jest od stycznia, więc to już jest ponad 3 lata. Ale ten pierwszy raz? To akurat było tak, że inspiracja trochę wyszła z czasów, kiedy robiliśmy bardzo intensywnie warsztaty z Tomem de Winterem, pewnie niektórym znanym. To chciałem powiedzieć, ale sobie zapisałem. Tak. To kto to jest, ten jego mość? To jest nauczyciel, który w Polsce organizował warsztaty dla mężczyzn właśnie już od 2010 roku, jeśli dobrze pamiętam. A to jest jakiś psychoterapeuta po prostu? Wiesz co, on nie ma wykształcenia psychoterapeutycznego, natomiast ma bardzo duże doświadczenie życiowe, facet, który ma lat w tej chwili blisko 80 i przez wiele lat pracował chyba w KLM, Human Resources gdzieś tam, tak. W liniach lotniczych. Tak, więc jakby doświadczenie pracy z ludźmi ma przeogromne, tak? Poza tym jeszcze wiele szkoleń i tak dalej, więc postanowił po prostu robić też coś dla innych i zaczął organizować takie. Ale on się mężczyznami zajmuje? Między innymi, bo też organizuje inne warsztaty. A sens tego zajęcia jest jaki? Jego? Po to, żeby zacząć przywoływać w mężczyznach to, czego zapomnieliśmy przez jakby nasze ostatnie, nie wiem, wcielenia, przez ostatnie nasze doświadczenia, poprzez naszych przodków, czyli naszych ojców, dziadków i tak dalej. Do kręgu wrócimy cały czas, to pilnuję, żebyś się nie denerwował, ale co straciliśmy? Wiesz, straciliśmy poczucie tak naprawdę, kim my jesteśmy, bo jak wielu z nas pewnie zauważy, to co zresztą wspomniałem wcześniej, że jesteśmy bardzo często wychowywani przez nasze matki, czyli jakby nie dostajemy wiedzy o tym, kim jest mężczyzna i w jaki sposób mężczyzna w życiu postępuje, tak? Mężczyzna to jest ten twój tam, co chodzi, i żebyś nie był nigdy tak jak ten twój ojciec, pamiętaj. Na przykład, tak? Więc jakby my, jakby wychowani przez mamę i będąc oczywiście w tej miłości, którą nam mama oferuje, bo to często tak wygląda, jakby poruszamy się trochę po omacku, bo nie wiemy, jakby czegoś nam brakuje, tak? Nawet sami nie wiemy, czego nam brakuje. Ale właśnie czego? Bo rozumiem, że to, co cię doprowadziło tych męskich kręgów, to było poszukiwanie tego, co... Tak. Słuchaj, ja to słyszałem wielokrotnie i muszę powiedzieć, że bardzo często się nad tym zastanawiałem, ale ciągle nie mogę jakby złapać tego czegoś, czego nam właśnie brakuje i czego szukają ci mężczyźni, którzy uważają, że czegoś im brakuje jako mężczyzną. Czego tobie brakowało? I tu jest, widzisz, właśnie pies pogrzebany i to będzie trochę przewrotne, bo wiesz, między innymi, to przynajmniej czego mnie brakowało, to świadomość mojej tej drugiej istoty jakby i mojej drugiej części, czyli tej nie tylko męskiej, że jestem w męskim ciele i tak dalej, ale świadomości tego, jakie ja mam zasoby i możliwości pracy z energią tą jakby drugą, z drugiej strony balansującą, czyli energią kobiecą. Która nie wiedziałeś, mimo że matka cię... Tak, ale jakby no, wydawało mi się, że no jak to, jestem facetem, więc muszę się, wiesz, nie wiem, wzorować na Rambo i tak dalej, a tutaj nagle się okazuje, że wiesz, że jest też druga część, która mi pozwala jako facetowi na przykład być wrażliwym i reagować w niektórych sytuacjach z wrażliwością. Będę cię pytał, czy dobrze rozumiem, bo czasami się opisuje ten sposób dorosłość, czyli dochodzenie do dojrzałości, że jest taki proces ustawienia się w kontrze do osoby bliskiej, na przykład do ojca, nie? Co ojciec mówi, to jest wszystko do bani. Co, rozumiem, że w tym modelu, który ty opowiadasz, to jakby tym jakby wzorcem jest matka i co ona jakby proponuje, to jest do bani, w związku z tym ty musisz być takim twardzielem, tak? No, trochę tak. Czyli paradoks polega na czymś takim, że jak ktoś jest blisko z matką, to właśnie wtedy jest twardy, o to chodzi? No właśnie, starasz się być twardy, a jednocześnie jakby czujesz, że w tobie jest coś też, co w niektórych sytuacjach, bo to nie chodzi o to, żeby cały czas być, nie wiem, wrażliwym, nie wiem, płaczliwym i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby mieć zdolność korzystania z tego zasobu, który nam ofiarowała natura. Czułość, ciepło, rozumiem te rzeczy. Ale, wtedy, kiedy to potrzebne. Ale jak mówiłeś o tym wcześniej, to miałem takie wrażenie, że straciliśmy coś takiego, co faceci kiedyś mieli, ale kiedyś, to jak myślę o facecie, to właśnie słyszę tam, wiesz, wojownika uzbrojonego, twardego, który generalnie nie liczy się, tylko idzie sam przez świat i tak dalej. Ale to rozumiem, to straciliśmy? To jest jakby kolejny aspekt, no bo rzeczywiście będąc wychowanymi przez mamę, nie umiemy w pewnym sensie tym wojownikiem być. Aha. No bo jak mama nas ma nauczyć bycia wojownikiem? No tak, ale ty już teraz jesteś starszy, przeżyłeś te różne wcielenia, tak byś się cofnął i pomyślał o tym z dzisiejszej perspektywy, czego wtedy ci brakowało, to co by to było? Jakbyś tak siebie popatrzył, Chris, kurczę, jeszcze byłeś Krzyśkiem wtedy, brakowało ci... Wiesz co, przede wszystkim akceptacji. Akceptacji i to w tej męskiej właśnie części. Aha, że jesteś faceci ci mówią, że jesteś w porządku, tak? O to chodzi? Czy znaczy to? Może nie tyle, że mi mówią, ale że ja mam poczucie, że na przykład w otoczeniu innych facetów ja się czuję jednakowo, nie wiem, silny, jednakowo ważny, jednakowo istotny, że mogę mieć swoje zdanie i mogę je wyrażać też. A wcześniej miałeś takie poczucie, że jesteś słaby, tak? Na pewno. Wow. Kompleksy, wiesz, strach, lęk, nie? Że wiesz, jestem za słaby, bo no, nie wiem, nie umiem się bić.
no bo mnie mama nie nauczyła, jak się bić, wiesz, podwórko, na szczęście, na nieszczęście nie nauczyło mnie, wiesz, nie wiem. Ale to bicie jest ważne. A czy w sensie takim, żeby umieć się na przykład, wiesz, obronić wtedy, kiedy potrzebuję na przykład, nie? Żeby mieć też taki zasób, taki, wiesz, co w Matrixie tam możesz sobie wgrać, wiesz, w sekundę, to jakby, no, życie... Że się nie boisz po prostu. Tak, że się nie boję w sytuacjach, kiedy spotyka mnie jakieś, nie wiem, zagrożenie na zewnątrz. Mhm, że jesteś w stanie zaryzykować, tak, nawet jeżeli nie wygrasz, tak, rozumiem, tak, o to tak, chodzi. Tak. No dobra, ale przecież byłeś tak w zespole, przeczytaliśmy, byłeś tym barmanem, to są wszystko takie ryzykowne zawody i takie bardzo, wiesz, no męskie rzeczy robiłeś, nie? No, wiesz, nie wiem, na ile to podświadomość działała i moje jakieś tam zasoby wewnętrzne, które miałem, a tylko których nie odkryłem. Natomiast to wszystko się działo też powoli, etapami. No, ten proces się w którymś momencie rozpoczął. Jeśli dobrze pamiętam, to było w jakimś 2014 chyba roku. Więc że sobie zdałeś sprawę, czyli 10 lat temu jakieś. Ale tak. Co się zaczęło wtedy? To był moment, kiedy w ogóle zacząłem zwracać uwagę na swoje wnętrze tak naprawdę. Zacząłem jakby dbać o swoją kondycję psychiczną. Zająłem się, wiesz, terapią indywidualną, grupową i tak dalej, i tak dalej. Bo miałeś wrażenie, że coś się z tobą dzieje? No, że nie mogę się odnaleźć, no po prostu. Coś jest nie tak ze mną. Czegoś ci brakuje? Jestem jakiś nie taki, jak należy. No. Słuchaj, ale właśnie, ale dzisiaj już umiesz się bić, czy nie? Muszę odpowiadać? Nie musisz, ale umiesz, nie? Wiesz co, jakby nie jest moim celem w życiu doprowadzać do sytuacji, w których... Ale rozumiem, że poszedłeś na jakieś kursy w tej sprawie, tak? Niech to zostanie tajemnicą, natomiast jakby podejście moje do tego jest już inne, tak? I mam w sobie takie poczucie, że jeśli stanę w obliczu zagrożenia, to się nie cofnę. Ja tak pytam, dlatego że chciałem zapytać, czy to okazało się w końcu ważne, to, że się ktoś umie bić, czy też się okazało na końcu nieważne, tylko że tak ci się zdawało, że to jest ważne? A to ciekawe pytanie, wiesz, nad tym się nie zastanawiałem do tej pory, ale zakładam, że tak, no bo to był jeden z tych... Czyli umiesz się bić, no, mówiąc krótko. Dobra, przyjmijmy, że umiem. No, no dobrze. I teraz, czyli tak, pomyślałeś sobie, że czegoś ci brakuje. Jak to się odczuwa? To jest jakiś rodzaj właśnie, do czego byś to porównał? Taki właśnie, bo to wiesz, może ktoś nas słucha i też czuje na przykład w sobie jakiś deficyt, albo coś w nim się dzieje, a on tego nie potrafi nazwać. Jak byś zdefiniował to uczucie, które ktoś ma właśnie z tym rodzajem braku, o którym ty powiedziałeś? Tutaj zaczynamy się, tak mam wrażenie, trochę zbliżać do takiego momentu, kiedy możemy zahaczyć jakąś identyfikację na przykład płciową i tak dalej, czego w sumie chciałbym uniknąć, bo jakby to nie jest obszar, w którym się tak bardzo swobodnie też poruszam. W sensie moja identyfikacja jest bardzo jasna, jestem mężczyzną, jakby nie mam z tym żadnego problemu i nigdy raczej nie miałem. Natomiast to, co przez to można powiedzieć, że... Mów najprościej, wiesz? Tak, właśnie chcę jakoś w miarę prosto to powiedzieć, że chciałem jakby poznać, kim jest tak naprawdę mężczyzna, facet. Co to znaczy być mężczyzną? Aha, no tak, ale to jest takie pytanie, wiesz, no zadajesz sobie takie pytanie, myślisz, o red, ale sobie zadałem pytanie. Mm-hmm. I co w związku z tym masz zrobić, no? Co to znaczy być mężczyzną, gdzie mam zacząć szukać odpowiedzi i tak dalej, nie? Mm-hmm. Na moje nieszczęście, akurat w moim otoczeniu, w mojej rodzinie, oprócz mojego ojca, nie miałem niestety żadnego innego wzorca. Czasami się tak zdarza, że nawet jeśli ojciec jest dysfunkcyjny w pewnym sensie, no to powiedzmy, że jest jakiś tam wujek albo dziadek i tak dalej. Ja tego nie miałem, więc jakby dla mnie to był obszar taki w ogóle dziewiczy niemalże. Aha. Bo mój ojciec jakkolwiek posturą, jakby pewnym zachowaniem też okazywał cechy takie typowo męskie, wojownicze, to jakby nie miałem z nim kontaktu i bliskości. Jasne. Więc jakby ja chciałem się dowiedzieć, jak to jest, tato. Nie? Ale nie miałem odpowiedzi żadnych na ten temat. A jacyś nauczyciele, tam koledzy, tam jacyś inni. No tutaj cały czas, wiesz, pojawia się temat tych lęków, tych obaw, tych spraw związanych z jakimiś tam, nie wiem, głównie lękami, tak? Że nie mogę cię zapytać, bo się po prostu wstydzę, że nie wiem. Albo wiesz, że powiesz, że jestem słaby, bo wiesz, bo coś tam. Nie? A w takiej codzienności właśnie to się przejawia czymś takim, że po prostu jest się mniej pewnym, rozumiem? Zgadza się. I że jesteś ma takie podatny poczucie, że jesteś... na ocenę, kurde, na każdym kroku, wiesz, cokolwiek ktoś powie, to od razu się chowasz, nie, sorry. Ale ja... dlatego, że w sumie nie wiesz, kim jesteś, tak, o to chodzi. Tak. Ale kurczę, ale można powiedzieć, że to w ogóle jest taki problem dojrzewania, prawda? Że jest taki moment u nastolatków na przykład, że nie wiemy, kim jesteśmy. No i to właśnie... jest właśnie moment, kiedy w pewnym momencie mama mówi dziękuję bardzo, wchodzi tata i mówi, synu, to ja ci teraz pokażę, co to znaczy być facetem. Jedziemy do lasu, bierzemy namiot, rozpalamy ogień, łowimy w cudzysłowie tam z aparatem zwierzaki, cokolwiek, wiesz, czołgamy się, wiesz, idziemy, wiesz, walczymy o przetrwanie. Ale mówisz, i tak dalej. To wszystko chcę, tylko nie tego. To ja chyba wolę być dziewczynką. Ja to muszę ci powiedzieć, że ja zawsze zazdrościłem moją siostrę i myślałem sobie, kurczę, dziewczyny to mają tak ekstra. Po prostu poczynając
od butów, wiesz, że zawsze mniejsze te buty, ładniejsze, później te spodnie, wszystko fajniejsze, mogą sobie włosy tak, mogą sukienki tak skakać na gumie, a tutaj w gumę, a tu po prostu bardzo niewielki zestaw fantów do używania. Piłka, wiesz, nie? No właśnie, bardzo niewiele gier. I myślałem, Boże, jak ciężko, musisz być ostrzyżony w ten sposób, jak powiesz nie tak. Tak, tak. Więc to bardzo takie reżimowe jest. Wcale za tym nie tęskniłem. A ty chciałeś. No wiesz, no ja tak jakoś wewnętrznie tego poszukiwałem i tego mi brakowało, więc moment, kiedy zacząłem jakby się otwierać na kontakt z facetami, żeby jakby dowiadywać się właśnie o tym, co wy czujecie przede wszystkim, bo mi nie chodzi o to, wiesz, żeby pytać, co ty myślisz, tylko co czujesz, człowieku, nie? A gdzie poszedłeś z takim pytaniem, bo to wygląda... No właśnie poszedłem, wiesz, najpierw kompletnie nieświadomie, to poszedłem do psychologa, do psychoterapeuty i tak dalej, jakby... Że dzieją się z tobą dziwne rzeczy, tak? Tak, i po prostu, no jakby rozbraliśmy tam jakieś moje tematy z przeszłości. I coś, depresja ci wykrył, czy tak, co? Tak, tak, oczywiście byłem w pewnym momencie w depresji, natomiast na moje szczęście nie było to bardzo głębokie, więc to się jakoś tam w miarę szybko... Ale ktoś ci nagle podpowiedział, słuchaj chłopie, to iść poszukaj w tą stronę, czy jak to się odbyło? Bo rozumiem, kręciłeś się w kółko, poszedłeś do różnych osób. Tak. Wiesz co, akurat, żeby było śmieszniej, to inspiracja przyszła od mojej już ówczesnej partnerki, ale nie tej, o której wspomniałeś, tylko mojej aktualnej partnerce Magdalenie. Właśnie, bo nie powiedzieliśmy, że 20 lat jesteś w związku. No i co przyszło? Inspiracja przyszła od niej, bo ona po prostu w którymś momencie mi pokazała, zobacz, jest taki fajny tutaj, zobacz, jakoś, już nie pamiętam, czy to internet był, czy tam jakiś folder, czy cokolwiek, w każdym razie. Właśnie to był warsztat u Toma de Wintera, to było w 2016 roku. I co ci tak spodobało się? No bo jak patrzyłeś na ten, rozumiem, to tam coś było napisane, powiedzieć to. Ojej, no tak, bo tam były, wiesz, jeśli jesteś taki, jeśli jesteś taki, jeśli jesteś taki, wiesz, i tam cała litania, i ja to czytam, mówię, kurde, przecież to wszystko mówię. A zapamiętałeś, co tam było, jeśli jesteś taki, to co tam na przykład było? Dokładnie to nie pamiętam, natomiast na pewno to były informacje z obszaru, wiesz, jeśli masz problemy w kontaktach z innymi mężczyznami, na przykład, wiesz, żeby się porozumieć. Nie? Jeśli masz problemy z porozumiewaniem się ze swoją partnerką, partnerem. Jeśli masz kłopoty w pracy, jeśli masz problemy z zarabianiem pieniędzy, nie wiem, z identyfikowaniem swoich potrzeb w życiu i tak dalej, no tego typu tam były A rzeczy. Taką kwestię, czy jesteś homo, czy heteroseksualny, też to się wcześniej w tobie jakoś kręciło, czy nie? Nie, to akurat nie. No to jakby mam jasność od zawsze. A jak zwoływałeś ten pierwszy krąg, to dlaczego to zrobiłeś? To było głębokie moje poczucie, bo to już było w momencie, kiedy ja zacząłem w ogóle współpracować z Tomem, już jako też w ogóle członek teamu. Przeszedłeś całą tą ścieżkę. Akurat tak się złożyło, że podczas tego mojego pierwszego warsztatu u Toma, na którym byłem, Tom zaproponował mi po prostu współpracę. No, mnie jeszcze drugiemu Krzyśkowi, bo po prostu poczuł u nas, że mamy jakieś predyspozycje do tego, żeby też pracować z grupą, z innymi ludźmi. I od następnego warsztatu już byłem członkiem jakby tego teamu takiego razem z Tomem, tam parę osób, które po prostu organizowały to, podczas zajęć też pomagały i tak dalej, i tak dalej. Ja przez, tam już nie pamiętam teraz, to były 2-3 edycje od tego czasu, albo chyba więcej nawet, cały czas jakby widziałem, co się wydarza w ogóle z facetami podczas tych warsztatów, tak, którzy przyjeżdżają i są jacyś i nagle w trakcie albo po się okazuje, że się zmieniają. I to po prostu, Jezu. To co się wydarzało? No przyjeżdżają na przykład faceci typu tacy właśnie rycerze na koniach, zdecydowani, wiesz, tu pokażę, wiesz, siłę i ale tak dalej. Ale to po co oni przyjeżdżali? A, no właśnie. I nagle się okazuje, że po pierwszym dniu już nie ma tego rycerza, wiesz, i są na przykład łzy, wiesz, jest, wiesz, rozglądanie się wokół i patrzenie, że kurde, wszyscy tutaj jakby przyjechali po to, żeby się właśnie wyryczeć na przykład, nie? I jakby otworzyć w końcu, nie? W życie. Aha. Nie? Czyli szukali takiego miejsca, gdzie mogliby bezpiecznie się wyryczeć. Nie wiem, czy świadomie, czy nie, ale do tego to się sprowadziło niejednokrotnie. A co czasami jeszcze, bo to spektakularne rzeczywiście. Wiesz co, no też były próby takie, z tego co pamiętam, że niektórzy chcieli udowodnić, że to jednak ta ich postawa, taka ta skorupa zewnętrzna, to jest ich prawdziwe ja, nie? Ale tak naprawdę w głębi duszy, wiesz, i my wszyscy wokół wyczuwaliśmy, że tak nie jest i oni w końcu też dochodzili do tego, że to nie jest prawda. Czyli jeżeli dobrze rozumiem twój proces, to on był taki, że na początku nie wiedziałeś, i jakoś tam próbowałeś się wyrobić w ramach tego, co tam od chłopaków się oczekuje, ale czułeś taki dyskomfort. A później, rozumiem, to co następne było, to żeś się rozebrał, tak? W sensie, żeś się otworzył. Tak, tak, bo mnie się wydawało, zresztą jak też w większości z nas, że to, co jest tam, ta moja otoczka, ta moja zbroja, że to jestem ja. Aha. A potem się nagle okazało, że to nie jestem ja.
To jest tylko moja zbroja, a w środku jest w ogóle coś innego. A tak teraz, jakbyś powiedział, a teraz masz tak, rozumiem, że masz jakiś taki rdzeń swój, taki bardziej czuły, ale na zewnątrz rozumiem, jest coś potężniejszego, czy nie? No tak, bo jakby świadomość tego, że tę zbroję noszę, bo po prostu ją noszę, bo też moim archetypem, jak się okazało, jak wyszło, no to jest to, że jestem wojownikiem w jakimś sensie i jest mi do tego najbliżej, jeśli chodzi o moje cechy. Natomiast mając już tę świadomość, że tę zbroję noszę, to jednocześnie mam też świadomość, co jest pod tą zbroją, że tam jest serce, że serce działa i jakby też ma energię, która pozwala, nie wiem, oddziaływać na inne osoby, współczucie, nie wiem, miłość, bliskość i tak dalej, wtedy, kiedy to jest potrzebne. Więc mam możliwość korzystania i ze zbroi, i z tego, co mam w środku. Jakby to jest ta świadomość. No dobra, to co to jest ta męskość, twoim zdaniem, bo tak opowiadasz? No męskość to jest właśnie świadomość dla mnie bycia w tej zbroi i jednocześnie w tym drugim, czyli taka kompletność. Aha, świadomość. Ale to czym to się różni od tej kobiecości? Czy w ogóle może nie ma żadnej różnicy, czy jak myślisz? Zależy też, co rozumieć pod słowem kobiecość, nie? Bo to jest jakby rodzaj energii typu plus minus, nie? Że jeśli założymy, że my jesteśmy w męskiej energii plusem, no to kobieta jest powiedzmy minusem, nie? Więc idealnie jest, kiedy jest balans. Tak? Ale mogą być i chłop, który ma taką kobiecą energię i rozumiem taki co, i można by tak się, dwóch mężczyzn też mogłoby stworzyć taką całość, o której mówisz. No pewno, nie? A nie jest tak, a kobiety nie mają męskiej energii, tak samo mają. No mają, ja to na przykład w ogóle bardzo lubię. I to też nie chodzi o jakby identyfikację seksualną, nie? Po prostu chodzi o bycie w jakimś rodzaju energii. Kobiety, które są przebojowe, zdecydowane, silne, takie wiesz, typu menadżerki. Słuchaj, wróćmy na ten grunt takich faktów. Wtedy trochę jest tak, czuję się bezpieczniej, bo nie zawsze rozumiem właśnie te niuanse z tą męskością. To jakbyś właśnie powiedział, czyli tak spotykacie się, zwołujesz, wtedy powiedziałeś, że ten pierwszy krąg zwołałeś, bo już byłeś już trochę wprowadzony, a nawet mocno. I czego ty chciałeś? No właśnie, bo tego nie powiedziałem. Miałem głębokie poczucie, już pracując też podczas tych warsztatów, że ja potrzebuję mieć kontakt taki właśnie w otwartości z innymi facetami częściej. Bo otwartości, wiesz, czyli że możesz sobie szczerze z nimi pogadać. Tak jest. I że to nie ma być podczas warsztatów raz tam na kwartał czy raz na pół roku, tylko to ma być regularnie, nie wiem, tak często jak się da. A nie miałeś kolegów takich? Nie. Znaczy w sensie... Miałem, powiedzmy, że bliższych kolegów, natomiast to też zazwyczaj się ograniczało do rozmów o pierdołach, jakby nazwijmy to tak ogólnie, tak? Czyli wiesz, sprawach bieżących, jakichś takich materialnych i tak dalej. Natomiast ani pewnie ja, ani oni nie byli na to gotowi, żeby otworzyć się i pogadać o trochę bardziej... Czyli o czym? Głębokie. O uczuciach na przykład. Że, ale co czuję? Jest mi dzisiaj smutno, bo tak. Tak? Na przykład. Nie można tak było? Bo wtedy był stary, co ty tam pitolisz, chodź, wiesz, tutaj sygnał. Chodź stary, ja nie mam czasu, coś no, tam. No, chodź na browar, wiesz, i tak dalej. Napij się, smutno ci, jedno się napij, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tego nie było, tak? A brata jakiegoś nie miałeś? Wiesz co, rodzonego nie miałem, miałem kuzyna, natomiast on był jeszcze bardziej wychowany przez mamę, dlatego że on stracił ojca, jak miał tam 2-3 lata. A, już się w ogóle nie ma założenia. Więc jakby... Tu już, znaczy w sensie takim, że on był bardzo otwartą w sercu osobą, natomiast nie miał świadomości tego, że to ma. Okej. Okay. Czy potrzebowałeś stworzyć sobie taką grupę ludzi, z którymi będziesz mógł pogadać o tym, co jest dla ciebie istotne? Zgadza się. To jest straszne, nie? Jak tak się słucha tego, że ludzie dzisiaj muszą specjalnie sobie organizować taką przestrzeń, żeby móc powiedzieć o rzeczach, które są dla nich ważne, nie? No. Ale widzisz, tutaj nawiązujemy znowu do tego plemiennego kręgu, w którym jak się ludzie spotkają, to po prostu mogą sobie w otwartości powiedzieć wszystko, co leży im tak na wątrobie, jak to się mówi. No właśnie, a może ty wiesz, ta fajka ma jakieś takie właściwości otwierające, czy nie? W sensie kalumet, czy jak to się nazywa? Ja nie wiem, co oni tam palą, ale w każdym razie może to miało jakiś element, czy nie? Bo rozumiem, że miało to wartość, że to się przekazywało. Natomiast czy oni w tym dymie było coś takiego, że łatwiej było, wiesz, powiedzieć o tym, o czym się myśli? Słuchaj, tego nie wiem. Nigdy nie paliłem z Indianami, wiesz, fajki, więc nie wiem, co oni tam palą i palili. Natomiast akurat tu, w odróżnieniu od tych zwyczajów, powiedzmy tam pierwotnych, indiańskich, to my jesteśmy podczas kręgów czystości, tak? Nie używamy żadnych jakby przed używek typu tam, nie wiem, alkoholu, narkotyków, żadnych tam pobudzaczy i tak dalej. Argument za tym jest jaki? Żeby mieć po prostu czysty przekaz, tak? Mhm. Bo jeśli się wprowadzimy w jakiś stan, nie wiem, wyższy, nazwijmy to, no to po prostu będzie to albo trochę zaburzone, albo niższy, nie? Więc jakby tak, zależy się jaka używka. Nie? Tak, ale rozumiem, że sens tego jest taki, żeby też przeżywać to, co się mówi, tak? Tak.
żeby mieć jakby kontekst. Żeby też nie było żadnych blokad emocjonalnych, tak? Bo często jest tak, że na przykład, nie wiem, alkohol ci po prostu odcina pewne twoje odczucia. I co, i napisałeś w internecie, słuchajcie, zwołuję ten męski krąg, chodzi mi o facetów, którzy przyjdą i będziemy sobie gadać o tym, co nam leży na wątrobie. Czy jak? Wiesz co, pierwsze tam kilka edycji było w gronie facetów, którzy byli już po męskim warsztacie u Toma. Czyli tam zaproponowałeś. Więc jakby to już była grupa, która już zrobiła bardzo duży krok, żeby się otwierać. Więc jakby perspektywa spotkania się w kolejnym kręgu, gdzie pogadamy sobie znowu, co tam u nas w życiu się wydarzyło w ostatnim miesiącu, nie było jakby niczym strasznym, jakby to było łatwe dosyć. Mhm. Więc ta pierwsza edycja była taka, wiesz, normalna. Tak? Ja na koniec jeszcze tam z misami trochę zagrałem dla chłopaków, więc właśnie, taką sesję. I później rozumiem, te kolejne kręgi, które zwoływałeś, one jakby miały podobny sens i o to samo chodziło, tak? Tak, tak. Bo też tutaj bym chciał zaznaczyć, że moja potrzeba i moja istota, jakby mój pomysł na zrobienie tego kręgu była taka, żebyśmy się spotkali i gadali. Bo są różne wersje też. Ludzie różne. A jakie na przykład? No nie wiem, można, wiesz, jeździć, nie wiem, na jakieś tam wydarzenia ekstremalne, gdzieś tam, wiesz, do lasu i siedzieć tam tydzień na przykład i, wiesz, przeżywać jakieś tam przygody. I ja to absolutnie chwalę i po prostu, jest, wiesz, chylę czoła. Można, nie wiem, biegać na 100 metrów, czy tam, wiesz, skakać na bungee, wiesz, jeśli ktoś chce. Natomiast ja chciałem zawsze wykorzystać ten czas po to, żebyśmy mogli pogadać. Żeby jakby uzewnętrznić, jakby otworzyć i wypowiedzieć przede wszystkim, bo to jest bardzo istotna rzecz. Żeby wypowiedzieć to, co jest u nas w środku. Czyli co innego, jak sobie myślę, a co innego, jak to mówię i to jeszcze mówię do ludzi, prawda? O to chodzi. Tam drży głos albo coś się słyszy. Ja to pamiętam takie doświadczenie, bo ja jestem uzależniony od hazardu i chodziłem na AHA, wiesz, to spotkanie. I pamiętam na przykład takie coś, że przychodzę i taki jestem po tygodniu całym taki sponiewierany, wydaje mi się, że źle się czuję i tam siada i mówię, oj, tak się nie najlepiej czuję, tak mi boli. I tam za chwilę ktoś mówi, ja też. I tak sobie myślę, kurde, to w takim razie jest może jakaś kwestia pogody albo czegoś takiego, a nie jakiegoś specyficznego doświadczenia. Wiesz co, no ale dotknąłeś sedna sprawy, bo ja ze swoich obserwacji mam takie obserwacje. Dobrze, z swojego doświadczenia mam taką obserwację, to chciałem powiedzieć, że jeśli siedząc na przykład w takiej sytuacji jak krąg, usłyszę od innych facetów to, co tak naprawdę mnie głęboko gdzieś tam gryzie, no to po prostu jest dla mnie to bardzo otwierające. Bo kurde, rzeczywiście nie jestem w tym sam. Nie? No właśnie. I to jest jakby poczucie od razu się rodzi, poczucie wspólnoty, że jesteśmy tu razem, przeżywamy podobne rzeczy w życiu i możemy się dzięki temu wspierać też. A tak? Potem to też rozluźnia, bo znaczy, że nie jestem jakiś taki dziwny. Nie jestem inny, nie? No dobra, czyli scenariusz jest taki, że spotykacie się, ty tam ogłaszasz gdzieś, jakby ktoś chciał, tak, na przykład, tak, to może dołączyć. Co? Znaczy powiem tak, mamy swoją stałą grupę, która się zazwyczaj jakoś tam, powiedzmy, miesza i tam jedni przychodzą co miesiąc, jedni tam co dwa miesiące, ktoś tam robi sobie przerwę dłuższą, ktoś może, nie może. Natomiast, nie wiem, jest nas w tej chwili, nie wiem, 50, 60, wow, którzy tak sobie tam jakoś dochodzą. Ktoś tam przyszedł raz, dwa, trzy, potem już nie wrócił, może poszedł do innego kraju. A to można dołączyć, czy nie? Można. Jest to temat otwarty, natomiast trzeba się z tym liczyć, że też nie jest moim celem, żeby zwoływać kręgi, które będą miały 50 osób, bo to nie do końca się sprawdzi w sytuacji, kiedy mamy 4 godziny na to, tak jak zazwyczaj jest, i chcemy dać każdemu czas na to, żeby coś tam od siebie powiedział. Ale już wiem, że takich grup jakby w Polsce jest coraz więcej, one mają różne specyfiki i to jest, sens jest taki właśnie, żeby się spotkać i trzeba próbować jakoś do tego dołączyć. Tak. Czyli gdybyś ty nie był w tym czymś takim, to jakbyś chciał dołączyć, co byś zrobił? Wpisałbyś w Google tam? Tak, no Męski Krąg Warszawa na przykład. Aha, jak piszesz Męski Krąg Warszawa, to pewnie moja strona się pokaże. I można tam wtedy włazić na te, próbować wejść, jak się wejdzie, to można sobie obejrzeć, jak to działa. Właśnie, jak to wygląda, bo to ile trwa czasu? 4 godziny, ja akurat tak zaproponowałem. Tak? Jedzenie jest jakieś, czy nie? I zaraz do tego dojdę. Nie, jest, w naszym zwyczaju jest to, że przynosimy ze sobą też coś, czym możemy się podzielić, jeśli chodzi o, powiedzmy, strawę. Czy tam napoje jakieś, nie wiem, woda i cokolwiek. Żony robią tam w domu. A tego to już nie wiem. Gotują. Idź na ten męski krąg, dam zupy. Tak, natomiast początek jest taki, że po prostu siadamy, w taką prowadzę krótką medytację, żeby po prostu wejść jakby w ten moment, w to miejsce, w którym jesteśmy, żeby trochę się jakby oddzielić od tego, z czym przyszliśmy ze świata, praca i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest jakieś takie szamańskie, rozumiem, że ktoś, kto tam jest taki zdystansowany do takich, bo na przykład jest z religijnego domu, wiesz, i nie lubi takich dzwonów. Znaczy ja to też zazwyczaj podkreślam, że to nie ma nic wspólnego z żadną religią tak naprawdę i nie jest to moim zamiarem. Jasne. Taka medytacja jest tylko jakby spowodowaniem, że skoncentrujemy się na, wiesz, na swoim ciele, na swoim sercu, poczujemy, wiesz, swój oddech, spróbujemy się skontaktować też jakby z naszą Matką Ziemią. I rozumiem, że chodzi o przeprowadzenie z tej sytuacji sprzed, że jest inna sytuacja teraz. Tak. I wtedy jakby, jak już jesteśmy tak dostrojeni, że tak się wyrażę,
to zaczynamy krąg, w którym każdy z nas po kolei po prostu dzieli się tym. Po kolei? Tak. A jak ktoś nie chce, to mówi, że... Może nic nie mówić, może też jakby poczekać, aż inni się wypowiedzą i zgłosić się? I się zgłosić na koniec. I to idzie, taka kolejeczka, tak. Rozumiem? I trzeba powiedzieć tam, że nazywam się, jakoś się nazywam, czy nie? Znaczy, wiesz, w sytuacji, kiedy się już znamy, no to jakby tego nie robimy, natomiast jeśli jest ktoś nowy, no to oczywiście jest prośba o to, żeby jednak przedstawić się. Są jakieś zasady tej wypowiedzi, czy nie? Tak, zasady, one wszystkie są na mojej stronie też dostępne, więc zachęcam do wizyty tam, przewodnikspokoju.pl. Strona Chrisa właśnie, przewodnik spokoju. Tak. I oprócz tej czystości, w której się spotykamy, czyli bez tych używek i tak dalej, no jakby zasadą naczelną jest to, że przede wszystkim nie oceniamy swoich wypowiedzi, nie przerywamy sobie. Ile można gadać? To zależy od tego, ilu nas jest. Ostatnio akurat miałem taką sytuację, nie w tym miesiącu, tylko w poprzednim chyba, że trochę za mocno puściłem lejce i wszyscy mówili bardzo długo, było nas chyba 14 i ten pierwsza runda trwała 2 godziny. O rety. Więc było to trochę za długo. Na końcu już chciałem powiedzieć. Więc tak, no czasami jak jest więcej osób, to jakiś tam limit czasowy jest ustalany, powiedzmy, nie wiem, 7 minut na przykład na wypowiedź, nie? I później można się odnosić do tego, co kto powiedział? Tak, i to jest jakby w momencie, kiedy kończymy pierwszą rundę, to zaczynamy drugą, w której ktoś może, nie wiem, zapomniał o czymś istotnym, albo jakby coś z tego, co usłyszał w trakcie tej pierwszej rundy, mu tam się zapaliło i wiesz, postanowił się podzielić. Aha, jest jakaś przerwa? Po tej drugiej rundce właśnie robimy sobie taką przerwę, gdzie... Do toalety. Toaletę można wyjść w każdej chwili. Natomiast dzielimy się tym jedzeniem, które przynieśliśmy i po prostu robimy sobie 15-20 minut przerwy, tak żeby się posilić trochę. I tak? Później? I wracamy. I później znowu jest taka rundka? Powiem tak, są takie na przykład zwyczaje, o których słyszałem, że w kręgach na przykład nie wiem, ten prowadzący wnosi jakiś temat danego kręgu, jakby cały krąg jest na temat tego jednego tematu. Ja wyszedłem z założenia, że i tak ten temat w jakiś sposób wypływa w trakcie tej pierwszej rundy albo drugiej, albo nawet w czasie tego naszego spotkania w kuchni, gdzie tam coś tam sobie jemy. Mhm. Więc nie ma potrzeby narzucania tego tematu, bo on po prostu sam się urodzi. Czasami to są na przykład 2 tematy albo 3 tematy. Ale rozumiem, że prowadzący wtedy jakby inicjuje tą ostatnią rundę, tak? W sensie jakby, no, bo jest taką osobą, która nadzoruje, żeby to się tak, nie rozpadło. Tak, ja staram się zawsze tam jakoś tam lekko moderować, jeśli tam zdarzają się sytuacje, że tam zaczyna się jakiś harmider, ktoś tam 3 osoby gadają naraz, no to oczywiście, żeby tam tonować to, bo no, mimo wszystko zasadą jest to, że słuchamy tego, który mówi. To jest w ogóle, to trzeba powiedzieć, Chris, że to jest strasznie ważne, bo dorosłym się wydaje, że oni potrafią brać udział w spotkaniach i okazywać sobie szacunek, ale nie zupełnie potrafię. Tak nie jest. Potrafię. I że w ogóle dzieci przy tym to jest w ogóle nic, bo bardzo łatwo zresztą spacyfikować dzieci. Dorośli są nieznośni w takim olewaniu kogoś, że to ja powiedziałem swoje ważne, a tam, co on mówi, to jest no, zupełnie... A go szaleje, to ja powiem, co jest ważne, co ja wiem lepiej. Nie? Ale rozumiem, że ty wtedy zwracasz uwagę i oni się dostosowują. No tak, tak. No ja, oprócz tego, co wspomniałem, że jakby jestem pełnoprawnym i takim samym jakby członkiem tej naszej wspólnoty w tym czasie, to jakby no tam powiedzmy te moje obowiązki gdzieś tam leciutko czasami się pojawiają. I później kończy się to, rozumiem, po takich 4 godzinach plus minus powiedziałeś. Mhm. Jak ty się czujesz po tym, jak to się kończy? Znaczy takie uczucie masz jakie? No to wiesz, to zależy od tego, co się wydarzyło, bo te dynamiki, wiesz, kręgowe są różne, nie? Czasami jest tak, że po 3 godzinach już tak, wiesz, trochę patrzymy w słup i dłujemy w nosach i wiesz, w sumie to już... Można wyjść, rozumiem. Znaczy, chyba się zdarzyło może przez te 3,5 roku, ja wiem, może ze 2 razy, także skończyliśmy wcześniej. Ale zasada jest taka, że można opuścić krąg, czy nie? Czy raczej bądźmy grzeczni? Nie polecam. Czasami się tak zdarza, że ktoś na przykład przychodzi i na przykład mówi, no sorry, muszę wyjść, bo tam, nie wiem, wyjeżdżam gdzieś tam, nie wiem, mam jakąś ważną sprawę rodzinną, wiesz, więc muszę wyjść wcześniej. I to jest okej, okay, no wiesz, no co poradzisz, no nic nie poradzisz. No. A nie polecasz dlaczego? Bo jednak, kiedy otwieramy sobie tę przestrzeń wspólną, w której jesteśmy i jest nas tam, nie wiem, x, 10, 15, no to do samego końca jakby tworzymy jakby tę całość. Aha, no. W tym sensie, ktoś to wyjdzie, zaburza coś. Tak, jak ktoś wyjdzie, no to w pewnym sensie coś tam ze sobą zabiera i jakby zaczyna to być takie niepełne, nie? Aha, no dyskomfort, przeżywanie dyskomfortu też jest warto sobie obserwować w bezpiecznych warunkach. A ty jak się czujesz właśnie? Powiedziałeś, że różnie, ale na przykład jak? Jeśli... Czasami właśnie się zdarza taka mniejsza, niższa dynamika, to trochę, nie wiem, pojawia się jakiś niedosyt, ale z reguły to jest tak, że jednak, zwłaszcza pod koniec, jak się gdzieś tam rozpędzamy i nagle ja patrzę na zegarek, że już jest 22, a już musimy kończyć, a tutaj temat się na przykład zaczął rodzić i chętnie byśmy się jeszcze posiedzieli dłużej, to mam takie poczucie, kurde, ale no dobrze było, dobrze było. A zwołujesz te kręgi, bo to jest tak napisane na twojej stronie, że zwołujesz te kręgi,
To jest tak, że ty masz jakiś impuls i mówisz, kurde, teraz, czy... Tak, ja zazwyczaj jakieś 2 tygodnie przed terminem, który ustalam, no bo z reguły ja proponuję jakiś termin. Ale to jest tak, że on po prostu sobie wyznaczasz jakiś termin, czy masz taką potrzebę, która z czegoś tam wynika? Nie. To jest tak, że się spotykamy regularnie co miesiąc. Jest tylko kwestia, akurat my się spotykamy w soboty, bo dla nas ustaliliśmy, że po prostu sobota będzie najlepsza, bo w tygodniu to może być trochę o tyle kłopotem, że wiesz, ktoś tam może, nie wiem, nie mieć czasu dojechać, jasne, coś tam. A sobota jest takim dniem, który jakby też przeznaczamy dla siebie i to też mi pokazuje, że pomimo tego, że czasami na przykład jest, nie wiem, wakacje są i tak dalej, ludzie wyjeżdżają na weekendy i tak dalej, to się okazuje, że na przykład w kręgu jest kilkunastu facetów, bo oni wiedzą, że po prostu potrzebują tego kręgu. Ty, a coś ci to dało konkretnego? No kurde. No, ale co na przykład? No, satysfakcja zajebista. To jest jedna rzecz, ale taka coś, wiesz, taka, jeżeli chodzi o takie życie, coś ci dodało? Tak. Na przykład? To, wiesz co, to jest to... Poczucie wspólnoty, którą udało, znaczy, żeby to dobrze zabrzmiało, udało mi się w pewnym sensie uruchomić, która zaczęła się tworzyć, wspólnota, bo ona już pączkuje. To jest tak, że my się spotykamy w kręgu, ale na przykład są jakieś małe podkręgi w ramach tego naszego kręgu. No tak, ale to poczucie wspólnoty, to co ci daje konkretnie? Takie poczucie, że co? Spełnienie. Aha, i też, że nie jesteś sam, rozumiem, tak? To, że nie jestem sam, to jest raz. I dwa, że spełnienie, kurczę, udało mi się zrobić coś i dla siebie, i dla innych facetów, dla których to jest ważne. A moja żona, słuchaj, kiedyś, bo teraz już nie, ale kiedyś było tak, że jak się kłóciliśmy, to na przykład mówiła, że jej koleżanki uważają, że ja też nie mam racji w tej sprawie. I tak jak pamiętam, że przywoływała te koleżanki. Rozumiem, że tam na tym kręgu można pójść i powiedzieć, a moja żona to, wiecie, robi to i tam. A oni mówią, no tak, to straszne, bo ja też. I tak dalej, później wychodzimy. A koledzy z kręgu mówią, że to jest beznadziejne. Ja nie mam takiego poczucia i nie używasz kręgu, żeby było ciekawie, to jakbym się tak zastanowił, to bardzo rzadko się zdarza coś takiego jak właśnie, wiesz, zajmowanie się tematami tego, co sądzą nasze, nie wiem, partnerki. Aha. O sprawach, nie wiem, nas tam czy tam jakichś innych. Czyli rzeczy. Nie ma żadnego knucia przeciwko kobietom? Nie, my się zajmujemy jakby sobą, swoimi jakby. Kiedyś były takie zarzuty, pamiętam, rozmawiałem z panem profesorem Cegielskim, on powiedział, że takie były zarzuty do masonów. Że masonery, jak się spotykają ci faceci, to oni tam knują oczywiście, jak przejąć władzę nad światem, ale co zrobić z dziećmi, czyli jak oczywiście wykorzystać seksualnie dzieci i na pewno jak tutaj zniewolić kobiety, nie? To podstawowa rzecz, że jak faceci się spotykają, tylko tym się zajmują. Czyli tym się nie zajmujecie. Nie, tym się nie zajmujemy zdecydowanie. A czym się zajmujecie? W sensie, chodzi mi o to, jakbyś tak przypomniał sobie ostatnie czasy, w sensie, co dla mężczyzn jest ważne, jak się spotykają w takim gronie i mogą właśnie się otworzyć, i zacząć mówić, to co takiego jest? Wiesz, to jest ciekawe i dla mnie, bo też jestem mężczyzną i pewnie dla pań, które oglądają i słuchają naszego podcastu, żeby sobie zdały sprawę, o czym ci ich męże w tajemnicy, wiesz, przed sobą też rozmyślają, to o czym? Powiem w ten sposób, że teraz oczywiście dosłownie tam cytatów nie jestem w stanie tam, wiesz, przytoczyć, sens. Natomiast zdarza się to bardzo często, że uczestnicy przychodząc mówią, nareszcie jestem w miejscu, w którym mogę być w pełni sobą i mogę w końcu jakby poczuć się dobrze. Aha. Mniej więcej w tym sensie. A sens tego jest jaki? W sensie poczuć się dobrze, to znaczy, bo czego nie ma? Że nie muszą udawać na przykład. Nie potrzebują udawać kogoś, kim nie są, nie wiem, w swojej pracy, czy czasami w związkach też. Aha. Ale że mogą po prostu sobie tak usiąść. Tak, bo wy znacie mnie, wy w kręgu znacie mnie, jaki jestem naprawdę, bo się otworzyłem przed wami. Aha. Czy mogę... Po pierwsze nic nie robić pewnie, czy mogę sobie usiąść, pomyśleć, popatrzeć, a później mogę powiedzieć, co myślę i nie będzie taki, ojej, Boże. Ale wręcz nawet to są słowa typu, że czuję tę atmosferę i tę energię wśród was, która dla mnie jest wspierająca bardzo. Czyli sympatii. Sympatii, przyjaźni, w pewnym sensie miłości też, tak? Bo my jakby obdarzamy się jakby zaufaniem, dzielimy się swoimi skrytościami i bardzo tam czasami intymnymi sprawami. Więc jest to też, no, ja mam takie poczucie, że to jest też w pewnym sensie miłość, bo po prostu to, co jesteśmy w stanie nawzajem sobie dać, to wsparcie, że okej, stary, ja mam podobnie, tak, wiesz, przechodzisz przez to... Prawie się wzruszyłem, muszę ci powiedzieć, ale naprawdę, prawie się, bo tak sobie wyobraziłem, że my mężczyźni chodzimy rzeczywiście z taki, tacy pozapinani w te różne stroje i cały czas po prostu trzeba uważać, nie? Dokładnie. Nie możesz na chwilę stracić uważności, bo dostaniesz, wiesz, nie wiesz nawet skąd, w której sekundzie głowy. To jest jedna rzecz, czyli że mogą się zrelaksować i pobyć sobą. To jest jedna rzecz. Co jeszcze na przykład mówią? Wspomniałeś o tych intymnych rzeczach. Co jest takiego intymnego na przykład?
Nie mówimy o nikim konkretnym. Więc jasne. Nie... Znaczy oczywiście zdarza się, że ktoś przychodzi ze swoim tematem i to jest jakaś taka bieżąca, gorąca sprawa, że tak się wyrażę, w związku na przykład ze swoją partnerką na przykład, że coś się tam wydarzyło, nie? I że on przeżywa to w taki sposób, nie? I co my na to na przykład, nie? Czym też tak mieliście? Co o tym sądzicie? Oczywiście, jeśli się ktoś zapyta na przykład, czy jesteście w stanie mi coś powiedzieć o sobie, to my to robimy, tak? Natomiast jeśli ktoś nie chce słuchać... Czyli stary miałem tak samo, nie? Tak, tak. Aha. Jeśli ktoś nie chce słuchać, to oczywiście respektujemy, on to wypowiedział i to już jest też, jak wiadomo, uwalniające, bo wyszło to z niego, położył to na stole, a nie siedzi to w nim cały czas i go tam gryzie w środku. Nie? A jak myślisz, jak mężczyźni tego nie mieli, tych kręgów, tak jak ty, to gdzie to załatwiali? Nie wiem. Wiesz co, no wiadomo, że większość pewnie facetów zapytanych na ulicy powie ci, no tak, no idę z kumplami na browar i tam se gadamy, nie? No, no tylko jest. Pytanie o czym? A myślisz, ale czego z partnerką się nie da zać? No ty już masz no, takie... Może się da. Aha, tylko to jest jakby no, trochę wyższy level jakby świadomości i partnera i partnerki, tak? Chodzi o to, że mają wspólne interesy też, rozumiem, wspólne jakieś sprawy, które trzeba znać, cała ta kwestia tych różnych takich sporów wewnątrz tego związku, tak? Więc tam się otworzenie, ryzykujesz, że się otworzyłeś, to teraz będziesz do końca życia już wyrzucał te śmieci no, po prostu. Tak, bo możesz okazać, że nagle jesteś słabszy niż wydawało ci się, że jesteś, bo się otworzyłeś przed na przykład partnerką. Albo powiedziałeś, że lubisz sprzątać i dlatego sprzątasz i wtedy, no to już sprzątaj, słuchaj, jak tak lubisz. Ja się publicznie przyznaję, że na przykład uwielbiam zmywać naczynia. Nie wiem dlaczego, po prostu ta czynność mi jakoś... Relaksuje cię. Tak, tak. I więc jakby oczywiście jak to mówię na przykład w kręgu, że a, bo tam zmywałem naczynia, czy coś, to chłopaki mówią, o, ja mam tutaj do pozmywania, to pozmywaj mnie. I oczywiście jest to gdzieś tam żarciki, wiadomo, to jest też element tego, w czym jesteśmy. Natomiast jakby nie mam z tym problemu, żeby to powiedzieć na przykład publicznie. Tak, lubię zmywać naczynia, no i co z tego? Jeszcze powiedz, czy co jeszcze ci mężczyźni tam mówią? Takiego właśnie, bo to z tym jakby poczuciem komfortu, to byłoby takie rzeczywiście dosyć niezwykłe. Te intymne, to wiadomo, intymne. A takie jeszcze coś, co jakby mówi trochę o nas, to masz takie wrażenie, że to się pojawia coraz częściej? W sensie w tym naszym kręgu? Tak. Ciężko mi tak trochę spojrzeć teraz, wiesz, z dalszej perspektywy, bo my jesteśmy też w relacjach z tymi niektórymi uczestnikami dosyć już blisko i dużo o sobie wiemy, więc jakby to już tak jakby się dzieje z automatu trochę, nie? Że jakby trochę już tam nasłuchujemy, wiesz, co się wydarzyło w ostatnim miesiącu w konkretnej sprawie u ciebie, nie? Albo na przykład, że byliśmy na wyprawie w górach 2 tygodnie temu i teraz jakby mówimy, co nam, wiesz, to dało i jakby z czym wracamy, wiesz, co przeżyliśmy po powrocie i tak dalej, więc to są takie sprawy typu, no po prostu bieżączki tak zwane. A jest coś takiego, co jak ktoś jest świeży w takim czymś, to zwykle mówi albo robi, albo coś takiego się pojawia, czy nie? Tak, tutaj są, to są ciekawe obserwacje, tak, bo o ile pamiętam, no to zazwyczaj ci nowi uczestnicy zazwyczaj są w ogóle po raz pierwszy w takiej sytuacji. Więc dla nich to jest kompletnie coś nowego i oni po prostu głównie słuchają. Ale też przeważnie, o ile pamiętam, na koniec wyrażają to, kurde, ja nie wiedziałem, że tak można. No. Aha. Albo mówią, ojeju, co to za tutaj się odbywa, takie miziańsko po prostu, już nigdy tu nie przyjdę. Wiesz co, to się akurat nie zdarzyło. Chyba zraz się zdarzyło, z tego co pamiętam, że przyszedł ktoś, kto miał jakieś wyobrażenie o tym i coś tam mu się nie spodobało i już nie wrócił jakby, nie? I tam miał jeszcze jakieś tam komentarze, że coś. Ale taka tam... trudność, która jest dla nowicjusza, przez którą każdy musi przejść, to myślisz, że jest jaka? No przede wszystkim na przykład mówienie publicznie, tak? Aha, że musisz się odważyć. Tak. Cześć, jestem tu pierwszy raz, nikogo z was nie znam, tak się dobrze bawicie, ja chciałem powiedzieć, że to i tamto. No wiesz, wiele osób ma to, że po prostu wiesz, wyjście publiczne i powiedzenie, wiesz, nie wiem, do kilku czy tam kilkunastu osób czegoś, co się dzieje we mnie w środku, no to jest po prostu totalnie nie do przejścia, nie? A tam urodziny sobie też robicie takie rzeczy, czy nie? Nie. Wiesz co, raczej nie, ale tak jak wspomniałem też wcześniej o tych takich podkręgach, że są na przykład, nie wiem, jakieś inicjatywy typu, nie wiem, zimą chłopaki sobie tam gdzieś tam idą morsować na przykład i tam mają jakąś podgrupkę, że się tam spotykają na przykład w niedzielę czy tam w jakiś inny dzień, po prostu się tam idą sobie morsować, albo w ping-ponga grają i tam się gdzieś zwołuje. A to ci właśnie pączkuje na takie życie prywatne, czy to są oddzielne jakby przestrzenie? Wiesz co, to jest... Ty myślisz, że tu masz kumpli, a tu masz tych kumpli od kręgu, a tu masz kogoś tam... Jakoś tak nie podążam za tym za bardzo. Znaczy cieszy mnie to, że wiesz, że to się właśnie z tej naszej takiej pierwotnej grupy zaczyna to jakby pączkować i się roznosić dalej, bo zakładam też, że oni mogą się spotykać też nie tylko w gronie własnym, ale też zapraszać innych mężczyzn do tego. Jeśli ktoś tam jeszcze dołączy do nich na morsowaniu, no to na przykład może się dowiedzieć, o kurde, jest fajnie, bo jest jakiś męski krąg, można się, wiesz, tam jakoś, nie wiem, spotkać, pogadać, wiesz, pojechać w góry, wiesz, bo jest taka możliwość i wiesz. A czy się okazuje, jakieś kompetencje, że, myślisz, czy nie, żeby prowadzić taki krąg? Bo chodzi o to, czy to trzeba, bo ty wiesz, tam czytałem wcześniej, masz tutaj psychoterapeuta, ten Tom de Winter, te misy i tak dalej, a czy nie można byłoby tak po prostu sobie tego zrobić?
Pewno, że można. Tylko trzeba być trzeźwym w czasie tego spotkania? No najlepiej, znaczy wiesz, no okej, no jeśli potrzebujesz się napić piwa i pogadać o życiu i o uczuciach, to też to możesz zrobić. To do Pawła można iść. Tak, to nie jest jakby przeszkoda, tylko jakby no ja tak sobie wymyśliłem, że to raczej powinno być tak, że to jesteśmy, wiesz, w czystości, tak. No raczej, jeżeli ktoś ma ochotę, to powiedzieliśmy, męski krąg trzeba wpisać, poszukać i po prostu pójść. Tak. Z tego, co ja obserwuję, no to wiesz, jest coraz więcej tego i moi znajomi gdzieś tam prowadzą, wiesz, czy to w Warszawie, czy w Polsce, wiesz, widzę, że tam, to pewnie też jest oczywiście tam jakiś algorytm, bańka jakaś tak w mediach społecznościowych, że się widzi to, co się robi, nie? Mniej więcej, że widzę, że tam tu jest jakiś męski krąg, tam jest jakiś męski krąg i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jaka jest skala tego, nie wiem, nie znam badań żadnych, natomiast widzę, że to rośnie, widzę, że to rośnie. I szukamy tego, co jest nam jakoś, nam podobają się ci ludzie, którzy są w tym kręgu, rozumiem, no, tak? To jest jakby warunek jakby podstawowy, tak, no bo to tak jak z psychoterapeutą, że no, trzeba się w pewnym sensie zakochać w nim, czy w niej, żeby jakby łomot. Mieć ten przekaz, wiesz, jakby, żeby to zadziałało, nie? No bo jak jest jakiś opór, ty pójdziesz, wiesz, nie czujesz kompletnie człowieka, no to nie ma się co męczyć, bo to pewnie nie zadziała. Chris, i na koniec, nie masz, powiedziałeś, dzieciaka, ale gdybyś miał, masz pewnie jakiegoś bratanka albo tam kogoś, też nie masz? Takiego, no akurat tak się składa, że głównie są dziewczyny i wiesz, i żeńskie, wiesz, rozumiem, ale przedstawicielki. To wyobraź sobie, że go masz i teraz jak to wszystko już wiesz, to jakbyś miał powiedzieć, co byś zrobił dla tego dzieciaka, w sensie, albo czego byś nie zrobił, jakbyś był tatą, to takie ważne rzeczy to byłoby co? Co byś? Przede wszystkim czas przeznaczony dla tej istoty i zarówno na płaszczyźnie, wiesz, rozmów, jakby dzielenia się tym, co ja na przykład jako mężczyzna, jako człowiek czuję i pokazywanie też swoich słabości na przykład. Także, czyli tatuś jest smutny. Tak, tatuś jest smutny, albo tatuś, nie wiem, zrobił błąd, coś tam się wydarzyło, nie wiem, stracił coś tam, ale okej, nic się nie stało. Następnym razem będzie lepiej i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to na pewno... Tatuś się zdenerwował, pobił pana, ale to niedobrze. Tak nie należy robić, choć się rozładowałem, muszę też przyznać. No wiesz, jeśli to miałoby być w obronie własnej, w sytuacji skrajnej, no to wiesz, jakby... No... Rozumiem. Czyli jeden przekaz to... Dobra, to jest tak, to. Druga rzecz to na pewno wyjście też jakby na zewnątrz i pójście w odosobnienie jakieś takie z tą istotą, po to, żeby... Jakby... Bez mamy. Tak, zdecydowanie. Aha, żeby co? Żeby przeżyć przygodę. Aha. Męską przygodę. Żeby zobaczył też, jak tata sobie radzi, rozumiem, tak. W takich sytuacjach, kiedy jest sam. Tak, żeby nauczyć strugać patyki, wiesz, swojego syna, żeby nauczyć, nie wiem, rozkładać namiot, żeby sobie poradzić w momencie, kiedy deszcz pada na przykład w lesie, nie? Albo żeby znaleźć jagody, żeby słuchaj, się, wiesz... tak myślę sobie, bo jak powiedziałeś... To oczywiście przykład. O tych patykach i tym namiocie, to czy tata nie powinien syna nauczyć, jak gotować obiad na kuchence, którą ma w domu? Że idziesz do warzywniaka, kupujesz ziemniaki, cebulę, coś tam i z tych rzeczy, które możesz kupić po prostu, później robisz na przykład zupę grochową albo jakąś inną, bo wiesz, uczenie tam przeżycia w puszczy, a później się okazuje, że dzieciaki nie potrafią uprać w pralce, tam zrobić jedzenia na kuchence i tak dalej, nie umieją, wiesz, tego robić i później te żonki... Albo tam jakieś inne kursy, albo wszyscy na zewnątrz muszą obsługiwać tego dzieciaka. Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że jeśli nauczysz małego chłopaka, jak przetrwać w lesie i sobie poradzić i nie zginąć w sytuacji, kiedy wiesz, jest tam niemalże sam, to on sobie w tej kuchni też poradzi. Tak? Na pewno. Pójdzie na szczęśliwicę, upoluje jakiegoś tam. Po prostu wiesz, strąga. Jakby to też chodzi o podejście, wiesz, do życia, że okej, okay, nawet jeśli są trudne warunki wokół mnie, to ja jestem w stanie sobie poradzić, bo nie wiem, znajdę rozwiązanie tak, żeby to wiesz, czyli się udało. Zabrałbyś tego dzieciaka, tak jak powiedziałeś, i opowiadał mu o tych emocjach. Na przykład. Coś jeszcze? Na pewno bardzo istotnym tematem i tutaj pewnie nie będziemy mieć aż tyle czasu jest kwestia relacji na przykład mnie jako mężczyzny z moją partnerką, czyli na przykład mamą tej małej istoty. To jest bardzo duży obszar, który jakby aha, też... Żeby on widział to, tak? No niestety, no. To jest to, czego jakby my zazwyczaj nie mieliśmy, bo w relacjach naszych rodziców, przynajmniej moich, no zawsze był jakiś tam konflikt, zawsze były jakieś tarcia i tak dalej i ja to obserwowałem, jakby wydawało mi się, że okej, okay, no chyba tak musi być. Jak się dobrze spierać z żonką? Mój tata. Efektywnie, nie? To chodzi o to, żeby się właśnie nauczyć, jak efektywnie rozmawiać z drugim człowiekiem, z partnerką życiową, czy partnerem, w zależności od tego, czym. Ja znałem taki model, że mężczyzna wychodzi. W pewnym momencie wychodzi z domu, a później sobie zdałem sprawę, bo później, wiesz, zostałem dziennikarzem, czytałem różne wypadki. Wyszedł i już nie mógł wrócić, bo w międzyczasie okazało się, że ona już zasiedliła to mieszkanie. I mężczyzna wychodził właśnie taki, że powinien wrócić, a tu proszę bardzo, jest coś takiego jak zasiedzenie i koniec, tak, kropka. Tak. No, ale więc nie wychodzimy, psie krew. No ale to wiesz, no to właśnie o to chodzi, żeby nauczyć się komunikować z ludźmi w sposób otwarty i jakby móc
wtedy, kiedy jest to potrzebne, powiedzieć: okej, dobra, słuchaj, mam problem tego typu w naszym związku i chciałbym, żebyś mnie wysłuchał, wysłuchała. I ta druga strona słucha wtedy, nie? I to jest, umawiamy się wtedy na to, że okej, ty mnie słuchasz, ja mówię, stawiamy temat i potem masz możliwość jakby, kiedy jest twój czas, powiedzenia, co ty o tym sądzisz, jak się do tego ustosunkujesz. I to jest tak, pokazanie. To nam pokazywał pan Paweł Jezierski tydzień wcześniej. No, słuchaj, właśnie. On naprawdę jest dobry. Tylko zapytałem o to, czy żona nie ma, jak on tak się tak mądrze powiedziała, że dostaje, wiesz, białej gorączki, i on taki jest spokojny, zrównoważony. Jeszcze w tym wszystko muszą być takie żywe emocje, bo ludzie to chcą czuć. Ja na przykład lubię emocje, wiesz, bo wtedy czuję, że ktoś jest prawdziwy. A jak tak wiesz, gada, to może ma to w nosie. No wiesz, takie osiągnięcie już stanu spokoju, no to już w ogóle jest wysoki level. Jakby, że ciekawe, wiesz, obserwujemy i nie reagujemy właśnie, w ogóle emocjonalnie. Jak się Budda z panią Buddową kłócili po prostu, to mogło być ciekawe. Słuchaj, a na koniec już zupełnie. A z tatą ci się jakoś później poukładało, poszedłeś do ojca z tym wszystkim, czy jeszcze przy tym jesteś, czy w ogóle już się to nie wydarzyło? Wiesz co, mój ojciec opuścił ten świat ziemski 10 lat temu i nie miałem czasu jakby w tym czasie, wiesz, jego życia jakby z nim tego jakby przerobić, doświadczyć, natomiast są sposoby też na to, żeby, wiesz, jakby sobie z tym radzić, nawet no po śmierci kogoś. I właśnie, zrobiłeś to? Tak. Czyli ta różnica, jakbyś mógł powiedzieć, wcześniej myślałeś o nim, rozumiem, trochę ze złością, a dzisiaj? Dzisiaj jakby jest dużo wdzięczności w tym, no bo jakby dzięki niemu jakby jestem fizycznie tutaj na tym świecie, dał mi życie, to jest jedna rzecz. Nauczył mnie też pewnych rzeczy, których kiedyś nie doceniałem. No, na przykład? Nauczył mnie na przykład... no właśnie, widzisz, teraz mnie złapałeś trochę, nie? Tak jak ma przywołać, wiesz, nagle, to się okazuje, że jest z tym kłopot. Natomiast pokazał mi oblicze, które mi nie pasuje. I ja zawsze jakoś podskórnie i wiedziałem, że ja nie chcę taki być jak on. Aha. To mi pokazał. Ale wiesz, bo ja też mam, bo ci tak, wiesz, bo tutaj na gorąco wszystko myślimy. Tak jest, wszystko żyje. Więc gdyby to było tak, że Chris był przygotowany, to by znał tą odpowiedź, ale nie znał. Ale ja też mam to samo, że mam coraz więcej jakby wdzięczności w sobie do ojca. Mój ojciec żyje. No tak. I cały czas jeszcze mi się uruchamia taka śmieszna, dziecinna, wiesz, że tam, no weź tak, nie wolno, to twój ojciec musi być w kontrze, nie? Ale rozumiem trochę, o czym mówisz i w ogóle uczucie wdzięczności to jest total. I też wybaczenia i akceptacji jakby, nie? Wybaczam ci po prostu, że okej, no dobra, byłeś jaki byłeś, nie miałem na to żadnego wpływu, zrobiłeś to, co zrobiłeś, jakby akceptuję to, że tak było. To jest jakby moje życie, ja tego w jakimś sensie... dzięki temu, Chris, taki jesteś po prostu, no właśnie, mówiąc krótko. No właśnie. Gdyby tata nie był taki, to byłbyś... Dokładnie. Kto wie. Kim. No właśnie. I czym. Dobra, dziękuję ci bardzo serdecznie. Ja również. Kończymy. Więc tak, przede wszystkim nasz wideopodcast tutaj wydają Martyna Turska, Urszula Pietek i Weronika Walenciak. Bardzo dziękujemy, prawda? Bardzo dziękujemy. Bardzo. I realizują Anna Czuba i Marcin Tynkowski. To w ogóle bardzo dziękujemy. I montują Weronika Fabiańska i Michał Krzyszka. Bardzo też dziękujemy. Duża wdzięczność. Tak jest. I widzimy się w następną sobotę z nowym gościem. Jaki będzie, no to nie powiem. Państwo sami sobie zobaczycie za tydzień. Zapraszamy. Thank you.